i ruszamy, Morgan. Dobrze, dziękuję ci za oddanie głosu. Pamiętaj ten wędrów, będziemy się porozumiewać. Cóż mogę więcej powiedzieć? Sawik na pewno wam się tutaj troszeczkę naprodukował. Wszystko wiecie od samego początku, jak to wygląda. Na szczęście już możemy zacząć ten finał. Frag Executors, jak na razie strona CT, Fear Factory, strona Terro. Standardowo zostanie rozgrana runda nożowa, tak jak to miało miejsce na innych poprzednich mapach. Pierwsza mapa będzie The Train, innej niestety. No na razie nie znam, nie było okazji się dowiedzieć. Nie wiem, kto tam akurat adminował. Mniejsza o to, walczą teraz o stronę Fear Factory czy Frag Executors. Was oczywiście cały czas tutaj zachęcam do dopingu, abyście cały czas, no może nie cały czas krzyczeli, ale jednak żebyście dawali o sobie znać. Fear Factory, dobre noże, Neo w ogóle zakosowany totalnie. Brawa za wygranie nożówki, no zawsze to jest jakaś runda. Ciekaw jestem, czy wytrzymają tę presję. Maćku, jak myślisz, czy przez taki doping dla Fear Factory FX troszeczkę się usunie w cień? Ja myślę, że FX-y do takiego dopingu są przyzwyczajeni, oni właściwie tutaj na każdym kroku spotykają się z jakimiś oznakami, no prawie że uwielbienia, ale myślę, że gdy będzie wrzawa, gdy będzie głośno, no to nie jestem pewien, jak sobie FF z tym poradzi. Ja mówiłem, że są tam zawodnicy, którzy wiedzą, jak się gra pod presją, ale są również tacy, którzy tą dzisiejszą publiką mogą być nieco zdezorientowani. Masz na myśli Patryka Zamulskiego? Chociażby zawodnika, który niewątpliwie z tej całej piątki na wielkich turniejach jest najmniej ograny. No zobaczymy, ostatnio jak widziałem zawsze w formie, ale różne są wiadomo na ten temat opinie. Może idź posłuchaj, co tam mówią, mikrofon podłóż. Cicho. Usłyszeli, dobra. Następnym razem. Dawaj jeszcze tam. Adrian, jak tam u ciebie? A jednak ze FX-ami. Dajcie szansę graczom Fear Factory, przystańcie. No tutaj kolega dobrze mówi, niech Fabryka Strachu coś wreszcie tutaj pokaże. Prawda Maćku? Zresztą mówiłeś 2-0, no dla Drive'a i spółki. Mogę w ostateczności zgodzić się na 2-1. Zobaczymy. Ja bym poprosił Tuskana na trzecią mapę. Ja bym również prosił Tuskana, bardzo chciałbym zobaczyć, na ile te słowa Paszy, te słowa Taza, były prawdziwe. A co takiego mówił, jak jeszcze mi tu nie było? Mówił o tym 16-0, mówił, aha, że trenowali taktyki, mówił, że chcieli pokazać, że tak naprawdę grają tam słabo, a jest zupełnie inaczej. Mówił, że chcieli, aby drużyny na turniejach wybierali właśnie tą mapę. Zobaczymy jak będzie, jeszcze czekamy na gotowość, a admin tutaj też czuwa razem z nami, aby te restarty dawać. Mam nadzieję, że zawodnicy już za niedługo rozpoczną grę. No i mam nadzieję na emocjonujący finał jednak tego drugiego sezonu SL Pro Series jest Polska. Ja mam nadzieję, że na początku te pierwsze rundy padną łupem Fear Factory, że FX-y poczują się zobligowane do tego, by pokazać pazur. Dla kogo? Zdaje mi się, że... Dobra, ja wam trochę pomogę, poczekajcie. Bo tam również są ekipy, które kibicują FX-om, tak? Dobra, więc... Olej to, Maćku. Dobra. FX. Dobra. Proszę o skupienie, zaczynamy pierwszą rundę, tak naprawdę skupić się powinni sami zawodnicy, już pierwsza wymiana na odnodze. Drive, nie wiem akurat z kim się tam strzela, no ale agresywnie zaczęli. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj litości, że tak będzie rozgrywane to do samego końca, ledwie się zaczęło. Popatrzmy, standardowe też ustawienie, Frag Executors, strona Terro. Na razie spokój, też nie chcę mówić o jakichś miejscówkach, żeby... No jednak zawodnicy nie słyszą, nie słyszeli mimo tych swoich słuchawek, które na pewno wszystko tutaj wygłuszają z otoczenia, ale tak, żeby było uczciwie, żeby było 16-0 dla FF faktycznie, bez żadnych później podtekstów. Jeszcze nie bili na bomb site kryty. Maćku, zaraz cię zaproszę właśnie tam pod koniec rundy za Fear Factory, jak to sam powiedziałeś wcześniej. No i jest już na pełny wybitka nakryty bombsite, proszę o ten doping. Jak na razie jednak bez żadnego fraga, chociaż po jednym. Ben zabija Taza, Lord zabija Doka, paka jest już podłożona. Fear Factory, Tommy też ginie, a i THS. Wyrównana sytuacja 3-3 i co na to zawodnicy Fear Factory. Ben
Ben obok bomby, ale jeszcze dzisiaj tutaj czają zawodnicy FX, chociaż wykończył ich drive. I Pasza ostatnim graczem FX, ładny headshot Paszy. Pasza próbuje się utrzymać, jednak Ben. I pierwsza runda wygrana przez Fear Factory. Wielkie brawa. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Jedziemy z kolejną rundą. Na pewno kojarzycie, że Złota Piątka bardzo często po przegranej pierwszej rundzie kupuje digle w następnej. Bomba była podłożona, chociaż ja tutaj widzę Glocki, więc jest to na pewno jakaś troszkę inna taktyka. No ale zobaczymy, na Glockach też można wygrać. Pierwszy frag dla THS-a. Jeszcze Lord blokuje Tomiego, wyrównuje sytuację. No groźnie nam się robi. Popatrzmy na Neo. Na pewno wielu z was chciałoby grać właśnie tak jak on. Najlepszy zawodnik Counter-Strike'a w Polsce. No bez wątpienia, dobra, na świecie też może być. No ale jak na razie nie widzimy, żeby mógł kogoś tutaj Neo zabić. Widzimy, że ma spore problemy, sam Neo nie wygra tej rundy. I Fear Factory już z drugim punktem. Wbrew pozorom to są takie rundy dla FF, które są bardzo trudne, bo teoretycznie muszą wygrać. Mają broń, grają przeciwko zawodnikom, którzy są na eko, no ale wtedy właśnie FX-y mogą zaskoczyć. Tym razem tak się nie stało. Zobaczymy, jak będzie w rundzie trzeciej. Na razie Maciek sprawdza się to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli początkowe rundy dla Fear Factory. Jeszcze jedna, myślę, że też mogę paść by ich łupem, bo to właśnie FX wciąż z Glockami. Znowu bombsite. Kto tam pilnuje? Dok na blisko. Może być ciekawie, zakładając oczywiście, że FX faktycznie wbiegnie na ten BS. Czekamy wszyscy w skupieniu. Oglądamy w tym momencie Doka. Coś na tym zamkniętym pusto. Przenosimy się w takim razie pod piątkę. THS rozpoczyna fragowanie ze swojej czwórki, tak ma spore problemy. Może jakaś presja? I nie zabity przez Taza, no generalnie tak widzimy, że antyterroryści jednak wychodzą z tej rundy zwycięsko. Jak sami widzicie, mamy wynik 3-0. Statystyki Bena Drive'a, no na razie jeszcze ani razu nie zginęli. Ciekawie to wygląda, ale Frag Executors w końcu zagra. W końcu ma jakąś konkretną broń i teraz może być naprawdę bardzo, bardzo ciężko graczom FF. No ale trzymają ci kciuki, ci którzy są za FF niech trzymają za nich, ci którzy za FX niech trzymają oczywiście za nimi. Bardzo mi się podobają te wasze tam rymowanki z tyłu sali, nie powiem, że nie. No i FX na spokojnie, Frag Executors no w tej rundzie, w której właśnie już zainwestowało w broń, nie będzie tak ryzykował jakimś rushem, to nie jest jakby na tym poziomie takie zagrania. Chociaż przyznam, że chciałbym zobaczyć ze strony antyterrorystów właśnie takie skróty, może Ben by tutaj się pokusił, chociaż myślę, że jednak zabraknie mu odwagi, byłoby to bardzo ryzykowne. Chociaż widzimy, że tam nic nie widać, że jednak tam terrorystów nie ma, ale Ben się powstrzyma od tego ruchu, cały czas będzie pilnował od nogi. Bomba na plecach Kubena. Gdzie jest Kuben? Kuben drabiną. No i chyba już ta czwórka, czy jeszcze zamknięty? Naprawdę ciężko powiedzieć. FX miesza na mapie. Popatrzmy sobie na Paszę. Flashe smoki i można wybiegać. Jednak wciąż bez fragów. Taz rozpoczyna fragowanie. Soulmate jednak na blisko. Wciąż wyrównana sytuacja. Ben nie daje rady, kolejny frag Neo, ale Dog, 3 fragi! Dog wygnie, zabity teraz dopiero przez Neo. Neo versus Drive, kto będzie lepszy? Drive 100 HP czy Neo 11? Drive powinien to ogarnąć, jednak Neo widzimy, że wycofuje się na bombset kryki. Będzie podkładał bombę, Drive szuka cały czas na otwartym, ale generalnie już wie, że musi szukać gdzie indziej. Wie, że paka leży na krytym. Neo tak naprawdę jest na jednego shota. Musi strasznie na siebie uważać, to też będzie bardzo ważna runda dla Fear Factory. Cieszyłbym się, gdyby Drive to ogarnął, ale widzimy, że wszystko jest rozgrywane na spokojnie. Dajemy się skupić w takim razie zawodnikom. Nie podpowiadać, proszę. Niech sami do tego dojdą. Drive czy Neo? Neo cały czas czeka w bezruchu. Neo dopiero rusza, jednak Neo! Brawa za wygranie tej sytuacji one on one. 11 HP versus 100 HP. A jednak doświadczenie Neo nie pozwoliło mu przegrać tej rundy. 3-1.
Filip Neokupski. No to była taka bardzo ważna, bardzo trudna runda, bo gdyby teraz FX-i nie wygrali, to wiadomo, sytuacja nie byłaby jeszcze ciężka, ale FF mogłyby poczuć się troszkę bardziej komfortowo, bo teraz te ich rundy są pokłosiem wygranej pistoletówki. Jeszcze o niczym nie świadczą, natomiast gdyby wcześniej Neo nie zagrał tak doskonale, kto wie. Widzimy teraz Frank Executors w trójkę od nogi. Powoli, powoli będzie sztuczka ze snajperem, podsadzanie wieżyczka. Czy ktoś na tej nocy tam jest z antyterrorystów? Przełączam poglacza, chociaż nic nie widzę. Pasza także. Widzisz, że jest tu czysto, jednak trafia teraz Bena. Brawo za tego fraga, na pewno na początku rundy takie coś się przydaje. No i widzimy, że już Ben z drive'em leżą. Tak jest, w takim razie runda paszy, popatrzmy jeszcze na niego. Może będzie jeszcze jeden frag, chociaż koledzy też chcą zabijać. Pasza przecież nie jest sam w tym zespole. Fear Factory ma już spore problemy. Pasza jeszcze trafia THS-a, no i czas się przełączyć na Doka. Artur Dokkaleta, ostatnim graczem Fear Factory. Widzimy, że nie jest zainteresowany Paką, także będzie się wycofywał, będzie go interesował jedynie zachowanie swojej broni. Co na to gracze Terro? Czy zaczną go szukać? No widzimy, że w miejscu ustać nie mogą. Pierwszy frag dla Doka, w takim razie przełączmy się na jego miejscówkę. Jeszcze idzie kolejny zawodników FX. Lord jednak go wykończył, jednak nie pozwolił mu zachować tej broni. No i frag Executors powoli odrabia te straty. 3-2 dla Fear Factory cały czas, no ale to jest już teraz tylko jedna runda różnicy. Czy tak naprawdę jakby tego w ogóle nie było, no nie na początku meczu. Flag Executor, czyż był atak na szybko środkiem, a nie, Kuben z bombą zupełnie gdzie indziej. Więc to jest tylko takie małe fejkowanie, tak żeby zająć czymś zawodników Fear Factory. Tylko pistolety, więc to jest runda eko. Nie, Basza, nie tak szybko. Skupmy się na tym, na zamkniętym BS-ie się skupimy w takim razie. Taza, dobra, macie Taza. Dobra, dawaj teraz podłoży bombę, proszę o klaski. Ogień jak podłoży bombę, tak jest. Brawo. Na czysto, no oczywiście Fear Factory w ogóle znajdowało się zupełnie gdzie indziej, teraz z tymi pistoletami. No podejdą pod ten bombsite, próbują zgarnąć jakąś broń na kolejną rundę, chociaż to nie będzie należało do łatwych zadań. DHS na naszych ekranach. Pod nickiem Tommy, DHS bez żadnego headshota. Jeszcze spróbuje swoich sił, Doc również ginie. No i nawet nie przełączyłem na drive'a, nawet tutaj nie zdążyłem, tak szybko zginęli gracze FF. Słuchajcie, mamy remis, mamy 3-3, 6 rund już minęło. Jak tam, Maćku, jakieś podsumowanie? To jest chyba taki moment, gdy w zespole FF musi znaleźć się ktoś, kto uderzy ręką w stół i powie: chłopaki, spokojnie, gramy swoje, bo w tym momencie tam w obozie FF można usłyszeć teksty w stylu: kurde, jest niedobrze, jest nie najlepiej i przegrali 3 rundy, ale to jeszcze nie jest nawet przegrana połówka. Pamiętajmy, że też 3 rundy wygrali, więc no, mamy sytuację wyrównaną, mamy ten remis. Strona CT też może dawać im jakieś szanse, chociaż pamiętajmy, grają z FX-ami. Grają z kimś, kto na pewno jest na wyższym poziomie. No ale może dzisiaj to się zmieni. Chociażby przez dzisiejszą noc będzie wyglądało tu inaczej. Chociażby przez godzinkę, przez dwie. Zobaczymy, czy będziemy tego świadkami, czy jednak nie, czy znowu będzie to, co ogarnęło polską scenę Counter-Strike'a, no już od kilku dobrych lat. Cała piątka zebrała się w jednym miejscu, czyżby to był atak od razu po flashu. Zobaczmy, co na to drive. Zasmokowany, na razie nie widzi. Drive, co ze fixami, powoli wybiegają. Pierwszy frag dla Doka, kolejne granaty oślepione, 4-4. Poczekamy, aż mleko opadnie, zaraz wszystko będzie widoczne. Paka leży. Filip Neokupski w takim razie na naszych ekranach.
Ale patrzcie, co się dzieje w prawym górnym rogu ekranu. Ben z THS-em bardzo ładnie sobie radzą i teraz Neo naprawdę ma bardzo twardy orzech do zgryzienia. Frag numer jeden i na tej jedynce się zakończyło. Jednak Fear Factory w odpowiednim momencie jednak się udało. Brawa, brawa dla tej drużyny. Na razie na pewno na jakąś jednostronność tego meczu narzekać nie możemy. No nie ma, nie ma. To jest chyba taka runda, której właśnie FF potrzebowało. Ja drżałem, że nie uda się tego wygrać. Gdyby przegrali to 3 na 1 z Neo, no to myślę, że tutaj niesieni dopingiem publiki FX by już nie odpuścili. Na szczęście dla emocji stało się inaczej. Neo znowu atakuje, ale jeszcze nie jest sam, jeszcze ma kolegów do pomocy. Frag Executors dość odważnie wybiegło na bombsite. Otwarty, piątka, szóstka, chociaż Fear Factory naprawdę przyzwoicie sobie radzi. Ładnie teraz drive, no i jeszcze Kuben dorzuca coś od siebie, ale zostaje ostatni. Kuben z bombą i dajmy mu trochę czasu. Ma tego czasu, na pewno ma, ale widzimy, że musi troszeczkę się uspokoić. My także musimy się uspokoić, aby Kuben mógł się skupić. Dajcie czas Kubenowi, bo widzimy, że jednak kombinuje, że Kuben jednak chce podłożyć tę bombę, ale musi być ostrożny, musi być bardzo uważny. Każdy zakamarek musi sprawdzić każdy pociąg, chociaż wygląda na to, że antyterrorystów tutaj w ogóle nie ma. Kubenowi udaje się podłożyć bombę, to połowa sukcesu, ale spokojnie, spokojnie, antyterroryści już nacierają. Jest między innymi Ben. Kuben fraguje już jednego zawodnika, właśnie akurat Bena. Kuben cały czas na naszych ekranach, kolejny frag i doprowadza do sytuacji one on one z Dokiem. Jednak Dok lepszy, lepszy niż Kuben. I kolejna runda będzie wygrana przez zawodników Fear Factory. Nic się nie stało, nie? Pięć do trzech. Kolejna runda przed nami. Gracze Frag Executors z bronią, co prawda, ale no widzimy, że mają dwie rundy straty do swojego przeciwnika. Wynik 5-3 dla Fear Factory. No dobrze, pokażę w takim razie Fear Factory, bo faktycznie FX na razie zamula. No właśnie, tego wam brakowało, co? Panowie, ja bym wolał raczej, żebyście swój doping skoncentrowali między rundami, ewentualnie jakimś aplauzem pod koniec rundy, bo jak tak strasznie głośno dopingujecie, to zawodnicy się nie słyszą i nie słyszą tego, co słyszeć powinni. Więc jak najgłośniej, ale a to może to nie przez cały czas. A co to wtedy się czat wyłączyli, że się nie komunikują? Ale nie słyszą kroków, jakichś tam innych rzeczy. Ja to nie wiem. Tak kazali przekazać. Okej, okay, w porządku. Patrzmy teraz na Frag Executors Neo Pasza i tą odnogą przeszli bardzo, bardzo szybko. Zostaje tylko Dok, już pokazuje ostatniego. Nie powiem, gdzie on jest, bo zawodnicy oczywiście słyszą. Dok! Zawodnicy słyszą, a Neo to wszystko wyczuł. Dok od razu zlikwidowany. FX Power, tak jest, no, odrabiają straty, tych strat dużo nie ma, bo tylko jedna runda. Co wy z tym Neo tam? W takim razie Filip Neokupski na naszych ekranach. No i dość odważnie, Frag Executors już wchodzi na piątkę, wchodzi także na czwórkę, Pasza Kuben na zmianę. Neo jeden frag, gdzie jest jeszcze antyterrorysta? Dok w elektryku, ale ta runda bardzo szybko nam się kończy i Frag Executors doprowadza do remisu. Mamy wynik 5-5 i jeszcze 5 rund do końca tej pierwszej połowy pierwszej mapy. Jak tam miny zawodników Fear Factory, Maćku? No myślę, że powoli przestają myśleć o tym, z kim grają i o co grają, a koncentrują się na tym, jak grać. Już troszkę mniejsza nerwowość, no ale myślę, że do tego, aby czuli się pewnie, jeszcze potrzebują może kilku rund, a może tego, aby wygrać ćwiartkę, może połówkę.
Dobra, dobra, bo Neo atakował, ale tylko przez chwilę. Widocznie miał jakąś indywidualną akcję. Widzimy, że jego koledzy zostali zupełnie gdzie indziej. Bardzo spokojnie, chociaż antyterrorystów tutaj nie brakuje. Pojawia nam się m.in. Drive. Drive zdobywa jednego fraga. Fear Factor odrabia te straty. Drive! Niewiele brakowało Kubenowi. Na pewno zostało mało HP. Czy drugo wysadził Sonate? Jednak nie, ale zabija go natomiast THS. I jeszcze Pasha. Pasha tylko 19 HP. Niezbyt korzystna dla niego sytuacja, no ale trzeba walczyć. Dawaj, Pasha, wierzą w ciebie. Ale THS okazał się być lepszym graczem w tej SC. No i naprawdę mamy bardzo wyrównany pojedynek jak na razie. Wynik 6-5, runda za rundę. I oby tak było do samego końca. Mam nadzieję, że każdy ma tutaj czas, żeby zostać ze mną na sali i obejrzeć mecz właśnie do końca, zostać na rozdaniu nagród. Teoretycznie nożówka była wygrana przez FF, czyli to oni mogą grać po tej łatwiejszej stronie. Niemniej jednak fakt, że prowadzą, że walczą jak równy z równym, dobrze nam rokuje w kontekście tych kolejnych połówek, kolejnych map, które nas czekają. THS teraz ładny skan! Brawa, brawa za to, co zrobi akurat po tym, co powiedział Savik. Oglądaliśmy cały czas THS-a, no ale sytuacja nam się wyrównuje. Sonamed pomógł tutaj THS-owi, na pewno. THS kolejny frag, paka zgubiona. I FX się powoli gubi, FX nie wie, co się dzieje, ale jeszcze Neo i Taz przy życiu. Neo już headshot zdejmuje akurat THS-a. Ilu jeszcze zawodników FF przy życiu? Dwóch, a więc mamy sytuację 2 na 2. Neo, czy zdobędzie kolejnego fraga? Jakiś snajper się odzywa i Neo kolejny headshot! Zostaje przy życiu już tylko Doc, ale widzimy, że Doc ma tak naprawdę spore szanse na ogarnięcie tej sytuacji. Dlaczego go ktoś tam wyśmiał? Doc spokojnie, Neo także. Poglądamy jednak antyterrorystę, słuchajcie, żeby... Nie, 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 pokażemy ostatniego zawodnika FF, ale jednak Neo. Nawet nie wiem skąd. No tak, popatrzcie sobie na statystyki Neo, 17-7. Trzeba było widzieć minę Neo, gdy strzelał tym jednym pociskiem. Absolutny spokój, absolutne opanowanie, świetnie to wyglądało. Bo on doskonale wiedział, gdzie się znajduje Doc, tylko tak udawał. FX teraz na szybko atakuje na BS kryty. No i tam nie mamy zawodników Fear Factory, oni na tej rundzie Echo zdecydowali się pójść w innym kierunku. No i tak naprawdę tutaj potrzeba tylko kilku terrorystów, aby tę rundę zakończyli z sukcesem właśnie dla FX. Pasha też się rozkręcił. Czy zdobędzie jeszcze jednego fraga? Pasha próbuje, no ale na razie bezskutecznie. Gdzie ostatni zawodnik? Ben znajdował się daleko Kubena. Frag Executors na prowadzeniu. Jedna runda więcej. Terroryści już wyszli. Antyterroryści także, a więc troszkę się tam pomyliliście, panowie, na końcu. Antyterroryści spokojnie tutaj podchodzą do tematu. No ale FX właśnie zdobywa znowu bomb przedkryty, podobnie jak miało to miejsce w rundzie poprzedniej. I pamiętajcie, że we Frag Executors nie gra tylko Neo, ale także inni zawodnicy. O, właśnie, to rozumiem. Pięciu na trzech, Frag Executors zdecyduje się po smokach. Jednak bić na ten bomb site. Chociaż antyterrorystów za bardzo nie widać, odzywa się nagle THS. Ale czyby był tutaj sam? Na daleko stał jeszcze Drive, ale Pasha świetnie zdobywa kolejnego już fraga. I Sonamed z pochylni, no ale ma tylko 8 HP. I wysadzony właśnie przez Paszę. Brawa dla Jarka za tę rundę, naprawdę bardzo ładnie w niej zagrał.
8 do 6 i ostatnia runda tej połowy przed nami. Co prawda FF przegrało tą rundę, ale tam była taka bardzo ciekawa sytuacja. Fiksy wjechały na zamknięty, wycofali się zawodnicy Frag Executors. Był tam THS i powiedział: panowie, czekamy, oni na pewno wrócą. I po tych kilku sekundach do świetnie ustawionych zawodników Fear Factory zawodnicy FX faktycznie wrócili. Ponowny atak na kryty bombsite, widocznie im się wcale nie znudził, albo po prostu łatwo im te rundy przychodzą właśnie dzięki takiemu zagraniu. No i popatrzmy na dalsze losy tej rundy, 4-4, no ale tylko Digle wśród antyterrorystów, Lord, Neo, Taz po kolei, każdy zabijał. I kto tam jeszcze przy życiu? Przy życiu jeszcze był Ben, ale jednak nie daje sobie rady i mamy 9-6 dla Frag Executors po pierwszej połówce. Wypije mózgi. Sześć do 9 to nie jest wymarzony wynik dla Fear Factory po łatwiejszej stronie, ale to też nie jest wynik, który przekreśla ich szanse na zwycięstwo. Były tam takie sytuacje, gdy zabrakło jednego fraga, dwóch fragów i mogło to wyglądać zupełnie inaczej. FX-y na pewno nie są dzisiaj poza zasięgiem. Czy Maćku, dalej na drugiej połówce stoisz za FF, czy wybierasz się teraz na drugą stronę? Przyjrzę się, jak komunikacja wygląda po stronie Frag Executors. Poprosimy o restarty pana admina. Z dopingiem nieźle. Z dopingiem powinno być tak, że jak ktoś rzuca hasło, to nie jest tak, że cała sala krzyczy coś innego, tylko posłuchajcie, co krzyczą koledzy obok i będzie to lepiej brzmiało. Zawodnicy gotowi, prawda? Możemy rysować. Pisali, że ready, także jedziemy. Dobra, go, go, go. I lecimy z drugą połówką. Tym razem FX właśnie po tej stronie łatwiejszej, po stronie CT. Na FF zobaczymy, jak tam ataki u czerwonych, jak tam ataki u terrorystów. No to jest możliwe, słuchajcie. Zobaczmy, co robią zawodnicy Fear Factory. Kto ma bombę? Sonamet. No wszyscy doskonale widzimy, gdzie oni są. Nie spieszą się, nie ma po co. Glocki versus USP, ta standardowo na swojej pozycji. Po smoku. Co, nie wiem, czy tam jest Neo, popatrzmy sobie na Fear Factory, na ich atak. No na razie w Neo nie widzę żadnego Neo, dopiero tam przebiega jakiś antyterrorysta. Pasza! Pasza już ginie, Ben, no i ładnie Frag Executors odbija ten bombsite. Sytuację mamy dość wyrównaną, chociaż terroryści też się starają. Lord! Piękny headshot na sam koniec, bardzo szybkie odbijanie. Dziesięć dla FX, no na pewno nie jest to pocieszająca informacja dla Drive'a i jego kolegów. Co teraz? Fear Factory, widzimy, że inwestuje w Digle, a więc no jest to na pewno jakieś ryzyko. Pamiętajmy, że oni też potrafią zagrać, no proszę, nawet pojawia nam się Kałasznikow u THS-a. Ktoś odważnie wybiega. Czy ktoś jest na odnodze? No jest wasz ulubiony Neo Kubski. Tak jest, może będzie okazja do fragowania. Oj, dostaje po kasku wasz idol. 23 HP. Jeszcze próbuje, stać go na jednego fraga, ginie Doc. No, ale widzimy, że FF chyba troszeczkę gdzie indziej się znajduje. Popatrzmy więc sobie na THS-a, tego, który zainwestował w broń. Bardzo spokojna runda wbrew pozorom. THS tylko 14 HP, Kubę, no i teraz pozostali gracze FF biegają na bombset kryty. Próbuje coś zrobić Drive, a spore problemy.
Kuben i Famas też nieudanie. Dwóch na trzech. No, starają się zawodnicy FF, teraz już tylko Drive, żeby cały czas 100 HP. Drive i jego deal, spore kłopoty na tym BS-ie, chyba długo nie pożyje. I w końcu dobiegł Neo, w końcu to on tutaj rundę nam zakończył. Znamy wynik. 2-0 w drugiej połówce, co daje nam w sumie 11-6. A więc Frog Executor z Maćku ucieka coraz to dalej, no. W tym meczu wygląda na to, że to Filip wziął na siebie ciężar dowodzenia. To on co chwilę podpowiada kolegom, co robić, jak się ustawić i gdzie przejść. Na razie idzie im całkiem nieźle. Zobaczymy, czy do końca to Neo będzie dowodził. Publika wierzy, że tak. Sam zresztą słyszysz odgłosy. To z Fear Factory, bo znowu jest spokój, chociaż nie, ponowny atak na bombsite, zamknięty TAS, jeden kolejny frag, jeszcze stara się Lord, spore problemy, full auto, jednak spakował w dokę i udaje się zabić. I ostatni jeszcze frag należał do Kubena, granat załatwił sprawę, bardzo szybka runda. No i Fear Factory tak naprawdę musi teraz coś wygrać, bo jeżeli nie, no to zaczynam się obawiać o tego traina i o to 2-0 dla FF. Ja zaczynam obawiać się o to 7-0, które było skandowane. Czy przypadkiem nie skończy się tak, jak chce tego publika? Jeszcze jest chwila czasu dla FF, no ale to ostatni dzwonek. W tej rundzie zaczęli naprawdę dobrze. Pierwszy frag dla Drive'a, THS też dorzucił coś od siebie. Sytuacja 4-3. Lord odpowiada. Drive już gniazdo, to z zawodnikami FX. Popatrzmy. Chcemy paszę oglądać. Jest pasza, dawaj pasza, pokaż się z dobrej strony. Na razie spokojnie, Fear Factory ma no na pewno większe szanse na wygranie tej rundy. Pasza z dwóch stron obrywał, no nie było tam szans, naprawdę nie było szans, aby mógł coś zrobić. Więc nie będziemy mieli już 7-0 dla FX-ów. Proszę, proszę, już Lord otwiera u FX-ów, u FF Dog, ale teraz popatrzmy na granaty FF. Tylko rzucone środkiem, od razu wycofanie. O, Neo, na pewno wolicie zobaczyć niż tabelę. Nie, no tutaj się nic nie będzie działo na razie. W takim razie zostawmy na Benie, naprawdę porozrzucane wszystko na mapie. I antyterroryści, i terroryści. Ben, pokaż. Pokaż, co potrafisz, Ben. Nie ma co tutaj zrobić z góry. Niestety nie jestem na HLTV, więc ten widok nie będzie zbyt wygodny dla nas wszystkich. THS, ładny headshot na zamkniętym. No i teraz chyba trzeba będzie na ten zamknięty wejść. THS 43 HP. Kuben się odzywa na daleko. Już na niego przełączam. 1 HP Kubena. Kuben skupiony, paka już podłożona. Pamiętajmy, bardzo mało HP. Nawet z Glocka jedna kulka by go już zabiła. Pasza i Kuben na THS i Drive'a. No i zobaczymy, czy ci antyterroryści odbiją. Jednak Drive wygrywa tę sytuację. 1-1. Brawo dla Drive'a, brawo dla Drive'a. Tak jest. Druga runda wygrana przez FF, więc teraz powinniście krzyczeć 7-2. Szybki atak FF, ale tylko na małej drabinki. Widzimy, że później zwolnili. Wszyscy jednak w kupie, więc jeżeli poleciałyby jakieś granaty od Frag Executor, to naprawdę nie byłoby zbyt dobrze. Chociaż widzimy, że FX zupełnie z innej strony. Ale będzie teraz odbijanie. Podzielili się na pary. Jedna para od Respa, jedna para od Eski. I poczekajmy na jakieś fragi. Cały czas Neo na naszych ekranach, ale Drive zdobywa dwa fragi. Jeszcze Soname dorzucił coś od siebie. Ta z samym pistolem. To będzie ciężko. Reload. Reload i Doc na daleko go wykończył. A więc mamy rundę dla Fear Factory. 3-3 w drugiej połówce, co daje nam w sumie 12-9. To jeszcze nie jest wynik, z którego nie można wyjść na prowadzenie i wygrać całej mapy.
Widać, że Fiksi dzisiaj nie są niepokonani, nieśmiertelni. Niemniej jednak przede wszystkim FF musi zacząć wygrywać wszystko. Oj, pomyłka THS-a, rzucił pod nogi granat kolegom. No i od razu wykorzystują sytuację gracze FX. Zero litości. Za takie błędy się płaci, naprawdę THS, no zdarza się najlepszym. FX, spokojnie, no czekają na tych swoich BS-ach, a THS, proszę, tak jakby się chciał zrewanżować, ale zaraz pozostanie sam przy życiu, jak tak dalej pójdzie, chociaż nie, zdobywa kolejnego fraga. Jakiś duch walki w niego wstąpił, 37 HP. Co dalej, THS gniazdo? Zeski już się odzywa, ale Neo oczywiście go zauważa. 3-2. Dawaj, Filip, pokaż, co potrafisz. Jeżeli nie ty, no to wyręczy cię Kuben stazem. No i FX cały czas ucieka. Coraz bliżej zwycięstwa na tej pierwszej mapie. Fantastycznie tam wszedł THS, jakby chciał powiedzieć: ok, zrobiłem źle, ale potrafię swojej winy odkupić. Niewiele zabrakło, aby zdobył tam trzeciego fraga i chyba byłoby po rundzie. No ale niestety, nic by nie było inaczej. No trzeba przyznać, że ten train troszeczkę zrobi nam się taki spokojny. Może przez to, że właśnie Fear Factory po tej stronie Terronu nie ryzykuje takimi szybkimi atakami. Ben teraz zauważa ten antyterrorysta, jednak widzimy, że sam obrywa od niego. No i na pewno nie jest z siebie zadowolony, że musiał porzucić tę pozycję. Było tam mu naprawdę miło. Dobra, zostawmy już tamten tekst, skupmy się na tym, co się dzieje w tym momencie, bo Fear Factory rozpoczyna swój atak, ale Tas na BS-ie zamkniętym też rozpoczyna swój atak, ale Drive też odpowiada fragami. No i trzeba zobaczyć, czy jeszcze jednego zdobędzie. Zobaczymy, czy to będzie runda, czy FF, czy FX. 3-2. Neo już chodzi po BS-ie, czekasz, kogoś zauważy, ale tutaj jest jeszcze kampa Drive'a. Lord się doczekał fraga, Neo już jako ostatni, Neo wygrywa z Benem. No i szkoda, naprawdę szkoda, bo myślałem, że Fear Factory tutaj już sobie naprawdę poradzi po tych fragach Drive'a. No ale to nie tylko on zabijał, gracze FX także to potrafią. Jaki mamy wynik? 9-6 z pierwszej połowy. Teraz już 5 rund dla FX-ów. No 14, więc w sumie nie jest dobrze, na pewno nie jest dobrze dla Fear Factory. Ale jeszcze raz Neo się myli, a jednak nie! Ostatnio kieruje pestką, zabija Drive'a wchodzącego na gniazdo. Jeszcze mu mało, teraz trzeba się bronić pistoletem. Na odnodze mamy sporo terrorystów, Neo chyba sam się tutaj zapreszował. Czas na reload. Dość szybka runda, Fear Factory chce to wszystko skończyć, ale Neo na to nie pozwala. 7 HP mu jeszcze pozostaje, Kuben jednak w ogóle kończy tę rundę. No i 15 runda dla FX. 15-9. Maciek, czy to koniec? Jeszcze nie koniec, w takim razie Fear Factory jedzie na remis. Dadzą radę, spokojnie. Co to jest 6 rund? Co to dla nich? Popatrzcie na Bena, teraz to będzie jego życiówka. Ben, już pierwszy headshot. Wiem, co mówię, brawa dla niego, Fear Factory bardzo ładnie opanowało bombset kryty, chociaż Kuben, nie wiem, czy nie chce tego zakończyć akurat w tym momencie. Kuben, Digil, Kuben, czy będzie ace? Jeszcze jeden Kubena, ale sytuacja nam się uspokaja, Sonamy cały czas jest do zabicia, Kuben, ace! Brawa dla Jakuba Kubena Górczyńskiego za ostatnią rundę na trainie. Po restartach przyszedł czas na nożówkę. No i oczywiście standardowo zawodnicy spotkają się na długiej. No tak, widzimy, tutaj mamy zwolenników Taza. Zobaczymy, jak mu wyjdzie w tej rundzie nożowej. Jeszcze nie zginął.
Gdzie jest Stas? Stas już zdobywa jednego fraga, ale ma sporo zawodników jeszcze do zabicia. No i wpakował się we trzech naraz. Znowu runda nożowa wygrana przez Fear Factory. I widzimy, że rozegrają połówkę pierwszą po stronie terrorystów. Jeszcze oczywiście nie jest live, jeszcze Frag Executor się naradza. No Fear Factory najwyraźniej tego nie potrzebuje. Podusz, Maćku, mikrofon, szybko. No, Esik, tak jest, brawo! Czekamy cały czas, FX, przypominam, pierwsza mapa wygrana. Teraz brakuje mi już tylko Dusta. To są te charakterystyczne obrazki, o których ja mówiłem, że drużyna przeciwna już czeka, już się denerwuje, mówi, już chce zaczynać, a FX-y spokojnie, muszą jeszcze sobie coś powiedzieć, muszą coś ustalić. No i na pewno w jakimś stopniu to działa deprymująco na przeciwników. No nawet powiedział, że tak troszkę specjalnie tam wstają od tych komputerów. Myślę, że mamy taką zasadę, że wychodzą z założenia, że to skutkują. Ile w tym faktycznie siły i mocy FX-ów nie wiem, niemniej jednak skoro działa, to nie chcą z tego rezygnować. A my możemy się tylko złościć, że już chcielibyśmy widzieć te fragi, a tutaj każe nam TAS i spółka czekać. Pantas. Pantas. Tak jest, jak rozdawał właśnie autografy tam, trzy wyjściu. Okej, okay, będzie jeszcze piąteczkę FX Power, dobrze. Czekamy na gotowość graczy FX, no bo Fear Factory oczywiście cały czas przy komputerach siedziało. Ale już nawet bez odpowiedzi restarty poszły. Frag Executor strona CT, Fear Factory strona Tero. No i popatrzmy, jak zaatakują zawodnicy Fear Factory. Proszę bez podpowiadania. Karniaka! Dobra, skupiamy się na rundzie, słuchajcie, bo zaczyna się dziać w trupie i na środku. Pierwsze fragi już za nami. FF zabija, zabija także FX. Ładnie teraz Kuben ogarnia sytuację. Kuben, czy zakończy tę rundę? Jeszcze nie, przepraszam, jeszcze jeden zawodników. Bieg od środka, od swojego respa. Sonamet, ładny headshot, czy będzie jeszcze jeden Sonamet? Ile HP zostało Lordowi? Nie no, naprawdę jeszcze bardzo dużo, więc tutaj Sonamet nie miał większych szans jednak z Mariuszem. 1-0 dla Frag Executors po pierwszej rundzie. Chciałem powiedzieć przed rozpoczęciem tego starcia, że jeśli jest w tym spotkaniu jakieś must be, coś co musi FF zrobić, to sprawa jest bardzo prosta. Musi, właściwie FF musiało wygrać tą rundę, bo teraz naprawdę będzie bardzo ciężko. No ale kto wie. Patrzymy na atak terrorystów od długiej Neo, już trzy fragi. Neo jeszcze zmiana na pistola, Neo! Jeszcze jednego zdobędzie fraga, czy nie? Nie może, nie może, dajcie Filipowi go zabić. Gdzie jest ostatni zawodnik? Drive'a zobaczymy. Jednak Kuben, cztery fragi Neo. No zabrakło tego piątego, ale cóż. Tak myślałem, czy może chłopaki powiedzą Filipowi, gdzie się schował ten ostatni, gdyby tak dołożyć tego piątego. No ale chyba nie czują się jeszcze na tyle pewnie. Jeszcze jest za wcześnie. Fear Factory ginie THS, ale czyżby był sam tutaj? A jednak nie na daleko jeszcze stanął Ben. No i sytuację mamy wyrównaną. Chociaż widzimy, że Fear Factory wcale specjalnie jakoś daleko na tej mapie się nie ruszyło. Do BS-ów naprawdę jeszcze trochę im brakuje. No ale przecież mają czas, to dopiero początek rundy. Oglądamy drive'a. Na razie tutaj czysto, zobaczmy co się dzieje na innym rejonie mapy.
No widzimy, podchodzą terroryści, skupmy się więc na graczu. FX na paszy, będzie miał co robić, oj na pewno będzie miał co robić razem ze swoimi kolegami z drużyny. Pasza już otwiera ogień, oj chyba go teraz zabije, Dok, tak jest. No ale trzeba uważać na plecy, czyżby Fear Factory się odwróciło tak niespodziewanie. Ładnie zaczynają tutaj otwierać gracze Frag Executors na BS, ale jednak to FF rundę wygrywa. No i proszę, jest jedynka na ich koncie. Znowu dość dobry początek mapy. O to właśnie tutaj chodzi. Okej, okay, dzięki za doping. Kolejna runda, runda numer 4. No w tej rundzie najprawdopodobniej u antyterrorystów nie jeszcze są pieniądze, jednak chociaż widzimy, że no Kubena nie było stać na coś dobrego wcale. Nie każdy ma broń z tego co widzę, ewentualnie jakieś takie braki malutkie u antyterrorystów. Sonamed. No boję się troszeczkę o to, że Fear Factory na tej mapie, jeżeli będą potrzebować takiego momentu, w którym powinni zaryzykować, to jednak tego nie zrobią i ostatecznie, no niestety, przegrają spotkanie 0-2. No zawsze jest taka pokusa, grając faworyzowanym zespołem, żeby do samego końca wyczekać rundę. No bo jak za wcześnie się wejdzie, no to głupio się straci rundę, a za szybko się zginie. A to troszkę nie tak. Chyba FF, myśląc o wygranej, musi zdać sobie sprawę, że mimo wszystko skillowo prawdopodobnie troszkę tu odstają. Przygotowaniem taktycznym również, więc powinni gdzieś tam puścić wazę fantazji. Taki specjalny pomysł, tak jak mówisz, troszkę ryzyka i myślę, że coś by z tego było. No ale popatrzmy, THS już na BS-ie. Kolejny frag THS-a, Pasza jednak teraz na naszych ekranach. Pasza jak sobie z tym poradzi. Dog go uspokaja, TAS też ma spore problemy. TAS, jeden frag, ale na tym jednym się skończyło. No i proszę, ładnie, Dog na sam koniec. Jeszcze bombę podłoży, tak jest. 2-2. W tych trudnych momentach to właśnie THS ciągnie drużynę. On sprawia, że ta szala chwilami przechyla się chwilami na stronę FF. Takiego zawodnika bardzo w drużynie potrzeba. No jeśli Tomek ma dobry dzień, to potrafi naprawdę strzelać niesamowite rzeczy. Kolejna runda przed nami. No i już zaczynam się obawiać troszeczkę o tego Dusta 2, że to może być troszeczkę też podobne, każda runda, bo widzimy, że terroryści skupiają się właśnie na środku przy anarchii i wtedy no troszkę musimy czekać, ale miejmy nadzieję, że końcówki rundy będą bardzo, bardzo emocjonujące. Teraz widzimy, że jednak FF się ruszyło. Już dają sobie znać Echo Frag Executors. Na plecy wchodzi jeden z zawodników. Oglądamy paszę. Oj, ten jak tutaj... No nie ma szans, Ben doskonale przykrył galerię. Sonamed też wie co się dzieje, zauważył tam już główki antyterrorystów, więc chyba wejścia galerią dziś akurat dla FX nie ma. Nie w tej rundzie. Bomba zaraz wybuchnie, Frag Executors widzimy, że przykampiło. Czy to Neo, czy to Kuben, no jeszcze na środku przełączy na Kubena, który zdobył dwa fragi, no ale już na trzeciego niestety zabrakło szczęścia, bomba wybucha i mamy trzecią rundę wygraną przez Fear Factory, a więc prowadzenie tego zespołu. Oj, widzę jakąś snajperkę, dobrze patrzyłem. Już patrzę, już patrzę. Tak jest, Jaro. Nie no, ale bez takich, no wasza tutaj musi troszkę fragów zdobyć, prawda? Ze snajperki. Nie może być tak, że ktoś mu rzuca mleko. Pasza, czy będzie miał tutaj czego szukać? Na razie spokojnie, skupmy się więc na graczach Tero, którzy już wbiegli na bombsite A. Zobaczmy, kto jest najbliżej BS-a. Neo, Długa, Kuben, no Pasza faktycznie ma dobrą miejscówkę. Będzie sporo widział, chociaż dopiero wtedy, gdy ten smoke opadnie. No to trzy smoki jak opadną, to Pasza dopiero będzie widział.
Dok THS, coraz bliżej BS-a, Pasza, już wiem, że chyba na ten bombset wchodzić nie będzie. Neo, dwa headshoty, Neo, trzeci frag. No i czy będzie jeszcze jeden drive, go spokoju i Pasza. No widzicie, to jest to, jeżeli Pasza by uwierzył w Filipa, gdybyście znaleźli razy na BS-ie, to runda mogłaby być wygrana przez FX, no ale to teraz będzie tylko gdybanie. Bomba wybucha, Fear Factory, dwie rundy przewagi, 4-2. Przepraszam, kto wygrał tą rundę? FF. Dzięki. Pasza, świetny headshot, brawa! Teraz patrzy gdzie indziej, czy będzie kolejny frag od Paszy, tak jest! Rozkręca się ten zawodnik ze snajperki, chociaż już ktoś wybiegł. Jeszcze Pasza próbuje, kolejny frag! Myślę, że Pasza zrobił swoje w tej rundzie, trzy fragi zdobył naprawdę. To może dać zwycięstwo FX-om właśnie w tej rundzie, w której to oni grają tylko na pistoletach. Na lepszy życiu jeszcze Sonamet po granacie. Jeden frag i brawo, brawo za tę rundę dla FX-ów. Szczególnie brawo dla Paszy. Ja wsłuchując się przez kilka rund w to, co dzieje się w poszczególnych obozach, zauważyłem taką prawidłowość. Jeśli FF idzie dobrze, to faktycznie tam komunikacja układa się doskonale. Gdy przegrywają 2-3 rundy, pojawia się taki element załamania, złości, nerwowości. Zupełnie inaczej jest u FX. Bez względu na to, czy przegrają 2 rundy, czy wygrają 5 pod rząd, cały czas bardzo cicho, z bardzo dużą dyscypliną, chyba tego troszkę brakuje u FF. Pokaż mi, co to znaczy dyscyplina. Teraz patrzymy na FX, który no broni tego BSAA, a Firfa, który próbuje swoich sił galą, chociaż widzimy, że bardzo słabo im to wychodzi. Kolejne granaty lecą właśnie w ich kierunku, no i to już jest koniec tej rundy. Wszystko zostało rozegrane na galerii. Mamy kolejny remis w tym meczu, 4-4. Łeb w łeb jak na razie na tej mapce. Ja bym proponował spojrzeć na Neo, który skrócił w tym momencie. Po prostu skrócił Neo. Jest jeden frag, ale nie wiem, czy się pokusi o kolejne. Wie, że to może być dla niego niebezpieczne. Tutaj czyżby czysto? Chyba jednak tak, nie widzimy terrorystów. Zobaczmy, gdzie oni są. Wybierają zupełnie inny kierunek ataku. A czy jest pan snajper na jednym z BS-ów? Nie, na gali tym razem Pasza się pomylił. No i dobrze, wykorzystał jego pomyłkę. Drive od długi, także atakują terroryści, więc mamy chyba jakieś 2-2. Bombsite, a czy zaraz będzie czysty, chociaż odzywa się TAS. Co z bombą? Czyż był upuszczona? Najprawdopodobniej tak, bo widzimy, że zawodnicy Fear Factory nie mają jej w swoim posiadaniu. No zresztą o tym świadczy także miejsce, w którym znajduje się obecnie TAS. Ładnie, ładnie to zrobił, naprawdę. I kto tam jeszcze nam pozostał? Patryk Zamulski. Jest pierwszy frag. Można by sobie troszeczkę tutaj liczyć. Jeszcze dwa. Idzie sobie nawet po zwycięstwo, ależ teraz Neo się nie popisał. Sonamet versus TAS. Ten drugi jednak ma więcej HP. Chociaż bomba już podniesiona przez terrorystę. Czas ucieka, Sonamet musi się pospieszyć. No właśnie, on już szukał TASa w tym momencie. Ale TAS sprytnie schowany, jednak runda dla antyterrorystów. Szkoda tej sytuacji z bombą. Ja czytałem, co na czacie pisali zawodnicy Fear Factory. Nie byli do końca zadowoleni z tego rozwiązania. Ta bomba została zgubiona, no i mimo tej świetnej akcji w końcówce, to bardzo trudno było cokolwiek tam zrobić. Może uda im się w kolejnej rundzie, w której dobrze rozpoczęli, jednak jak widzieliśmy, rozpoczęli diglem. Więc zawodnicy FX na pewno domyślają się teraz, z czego mogą korzystać terroryści. Drive też pokazuje swą broń, no proszę, mamy przewagę Fear Factory 5-3.
Jużby kolejny frag, no Tas tam teraz daje o sobie znać, ale drive, no brakowałoby go uspokoju, Tas jeszcze jeden frag, Kuben teraz na galerii, przełączam się więc na Taza, ale Tas chyba nie, Tas jest za daleko, gdzie jest ostatni terrorysta? Dog na gali, mało brakowało, Kuben jeszcze ginie, Flash 1 versus 2. Co z Dokiem? Czy będzie się przedzierał nietrafiony strzał ze snajperki? Dok próbuje dalej, cały czas ten bombsite A. No naprawdę ma spore szanse, Pasha próbuje go przeskanować, ale nie udaje mu się to. No jeszcze widzimy, że Tas też niedługo na bombsite dotrze. Zostawiam oczywiście obraz na Doku. Dok, jednak nie, jednak Tas i jego kałasz. To jest dobre połączenie w tej rundzie. I będziemy mieli jedną, dwie już rundy więcej dla Frag Executors. Tak wygląda tabela. Dog na pierwszym miejscu, Fear Factor, statystyki 12-8. Jeżeli chodzi o FX, tam otwiera Tas, staty 13-4. Zamykają THS i Pasha. Oj, jakaś wymiana na środku. Chyba dwie snajperki słyszałem, no ale może... Ale nie do końca to było tak. Tak jest, widzimy teraz, patrzy przez długą jeden z graczy, a na długiej mamy dwóch antyter... Przepraszam. Ben spokojny cały czas. Ciekaw jestem, czy teraz się doczeka. Lord podchodzi, Ben cały czas na swoim miejscu i nietrafiony strzał, ale jeszcze ktoś poprawia. Lord jednak widzimy cały czas 100 HP. No nie sądzę, ale jednak tą długą przechodzą gracze Tero, co mnie zupełnie dziwi. No ale zobaczymy, jak im to wyjdzie. Lord cały czas czeka, na razie jednak bez żadnego fraga, wali full auto po smoku, nic a nic nie zabija. Lord, no na oślep, zupełnie wali na oślep, teraz trafia, Pasha również odrzucił jakiegoś fraga ze snajperki, mamy sytuację 2-2. Drive już na BS-ie, Kuben, zdradził się, Tas versus Drive, kto wygra ten pojedynek, jak myślicie? Tas czy Drive? Jednak Drive! Brawo, brawo! To jest bardzo ważne, żeby takie pojedynki zawodnicy FF wygrywali. Bo jedno to wygrać rundę w sytuacji 5-3, a co innego, gdy trzeba stanąć oko w oko z mistrzem świata, to im daje wiarę, na pewno. Natomiast w kwestii taktyki ja się zastanawiam, czy nie brakuje ci zagrań, gdy FF zmienia miejsce ataku. Nie widziałem zbyt wielu fejków tutaj. Wchodzą długą, idą dalej długą, wchodzą na zamknięty, idą dalej na zamknięty. Może troszkę gry kombinacyjnej by się przydało. Myślę, że masz rację, bo faktycznie, nawet jeżeli podejdą gdzieś pod jakieś miejsce, to zaraz się cofają. Niby to jest jakiś mały fake, ale zaraz jednak i tak znowu wrócą właśnie tam, a antyterroryści bardzo często się już ustawią. I będzie ich po prostu dużo, będzie ciężko się przedrzeć danym miejscem, czy to długą, czy to galerią, czy gdzieś w trupie. Ale no tak teraz... właściwie, grając na daście po stronie Terror, przynajmniej kilkakrotnie w czasie meczu powinno mieć się sytuację, gdy wchodzi się na odkryty BS. Tutaj tego zupełnie nie ma. Odkryty albo mniej strzeżony. Teraz jednak widzimy właśnie troszeczkę gry kombinacyjną graczy FF. Są już ta galerii, no i naprawdę są bardzo bliscy zdobycia tej rundy. W ogóle wyeliminowany z tego BS-a został przed chwilą Neo. I ostatnim graczem jest Taz. Oj, Wiktor chyba rezygnuje z odbijania tego BS-a. Spróbuj, Wiktor, wierzą w ciebie wszyscy zgromadzeni. Ale nie, teraz widzimy, że raczej nie jestem zainteresowany. O tak, widzimy, że się czekuje na ninja. No, no, ciekawe, czy gracze FF się na to nabiorą. No oczywiście żarty żartami, Fear Factor na pewno tę rundę wygra, tutaj nie wiem, czy jeszcze jakiegoś zawodnika stracą, nawet nie. Brawo, brawo, bo cały czas mamy remis, mamy 6-6, jeszcze 3 rundy do końca pierwszej połowy, Das 2 naprawdę ładnie wygląda. No ale, wiecie, train też dość ciekawie wygląda, ostatecznie zakończył się 16-9. Trochę jednak tych rund jeszcze brakuje graczom FF, aby mogli poczuć się pewniej.
Teraz Echo antyterrorystów, sądząc po tym, co trzymał Lord. Czy ktoś tam jeszcze jest na A? No jest to ślepiony zawodnik. Asha, zobaczmy, jak sobie poradzi z terrorystami. Czy będzie HS? Nie, ale jeszcze od długiej atakował Taz. No i Taz jednak odpuszcza ten BS. Nie wiem dlaczego, czyżby poczuł się tam troszeczkę zagrożony. Chyba jednak tak, bo widzimy tam dwóch terrorystów. Baka już leży. Trzy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawodników. Teraz Neo jednak dąży do zwycięstwa. Próbuje dalej, ale THS także nie pozostaje dłużny i cały czas próbują i FF, i FX. Chociaż po zachowaniu tego zawodnika, którego w tym momencie oglądamy, widzimy, że raczej nic z tego nie wyjdzie, ale jednak tutaj jeszcze zdołali antyterroryści w ogóle zbić cały zespół FF, chociaż oczywiście nie będzie czasu na rozbrojenie bomby. Dziwna sytuacja, naprawdę dziwna sytuacja, no ale takie się też tutaj zdarzają. Wchodząc na respa, gdy FF miał przewagę dwóch zawodników, THS powiedział spokojnie, tylko spokojnie, teraz to jest łatwa sytuacja. No i widzieliśmy, że wcale łatwa nie była, że gdzieś tej koncentracji zabrakło. Tym razem skończyło się dobrze, no ale trzeba w takich momentach zachować więcej zimnej krwi. To była po prostu kwestia dobrego ustawienia się. Fear Factory tak jakby naprawdę zaczęło lepiej grać. Z trudem, ale te rundy wygrywają, to się na pewno liczy, bo cały czas punkty właśnie pojawiają się na ich koncie. Co prawda, no na razie mają tylko jedną rundę przewagi, ale jeżeli już zdobyliby 8, no to też na pewno jest to w jakiś sposób pocieszające. Doc nie pomylił się, bo pomógł mu drive. Naprawdę ładny frag. Lord chyba się troszeczkę przecenił te swoje możliwości na galerii, no ale widać, chciał zaryzykować. Akurat tym razem mu się to nie udało. Bombside A już opanowany przez 5 terrorystów. Jeszcze jednak tam trzeba wykończyć Kubena. Flag Executors. No tak, za daleko. Pasza, ucieczka. Jak myślicie, Pasza przeżyje? No widzimy, na razie dobrze się trzyma ten zawodnik, ale zaraz może FF po niego przyjdzie? Jednak nie, więc no Pasza... Tak, boją się. Pasza zachowuje swą broń, Fear Factory oczywiście rundę wygrywa i mamy 8-6. Przyszedł więc czas na ostatnią rundę tej połowy. Gdy zawodnicy FF mieli przewagę, gdy FX-i zaczęli się cofać, to THS kilka razy powiedział: nie bójmy się, podejdźmy do końca. No i nie bardzo chcieli to zrobić zawodnicy Fear Factory, to co mówiłeś, że się boją. No kto wie, może faktycznie chwilami ich ręce są skrępowane gdzieś tym strachem i respektem. No sam słyszałeś komentarze, Stalowy Jarek. I wszystko było jasne. Popatrzmy na kolejną rundę, jednak już rundę ostatnią. Neo zaczął fragować za WP, dopiero jeden frag. No ale może też chcę pokazać, że z tej broni grać potrafi. Neo teraz jednak nie trafia. Na długiej mamy małą wymianę. Wciąż Neo nie może trafić, ale w końcu zabija Bena. Jeszcze od galerii wchodzą mu terroryści. Biało zupełnie na BS-ie. Na kogo mogę tutaj zostawić ten obraz? THS pojawia nam się. Fear Factory, czyżby z 9. rundą? Jest spora szansa, nie mogą tego zepsuć. Frag Executors. No naprawdę już ma małe szanse. Kuben jeszcze próbuje, 19 HP na dwóch terrorystów. Kuben. No jak to dalej będzie wyglądało? Jednak Doc lepszy, jednak Fear Factory lepsze. I mamy 9 rund dla Fear Factory, 6 dla Frag Executors. No i proszę, 3 rundy przewagi. Tak samo zakończyła nam się pierwsza połówka mapy pierwszej, z tym, że wtedy lepsi byli gracze FX. Zachęcaliśmy Fear Factory do kombinacyjnej gry, do tego, aby zmieniali BS, by fejkowali, podchodzili, odchodzili, ale ostatecznie okazało się, że mają drogę na BS duży, na BS otwarty. Konsekwentnie tamtędy zdobywali sobie pole, przestrzeń. No i przez ostatnie 4 rundy przynosiło to efekt, więc może faktycznie nie trzeba było szukać jakichś wielkich kombinacji, tylko grać to, co dobrze wychodzi. Zobaczymy, czy teraz znajdą sobie również taką drogę, taką ścieżkę, na której będą po prostu od mistrzów świata lepsi.
Myślę, że przydałoby się to już w pierwszej rundzie, szczerze mówiąc. Pierwsza runda jest kluczowa, szczególnie gdy będą grali po stronie CT, gdzie na pewno gra się trudniej, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale widzieliśmy dużo meczów na Daście, gdzie po tej stronie CT nie tylko otrzymywało się przewagę, ba, tą przewagę można również powiększyć. To jest kwestia przede wszystkim tej pierwszej rundy. Bardzo dużo będzie zależeć od pistoletówki. Ale też jeszcze przypomniałbym Das 2, Terro i FX. Gdyby zagrało Digle, to też jest jeszcze spora szansa na zwycięstwo. Ale to na razie zostawmy. Skupmy się właśnie na pistoletach. I proszę, jest już jakiś taki element zaskoczenia przez Fear Factory. O to właśnie chodziło. Tak jest, tak jest. No ja czuję, że to może być dobra runda. Chociaż teraz czuwa. Tutaj spokój, no proszę, nawet spotkali się na respie, FX nie wyszło z respa. Czekali, ale teraz banie oberwał Kuben, kolejny frag od Bena. Pistoletówka jak na razie naprawdę na korzyść Fear Factory, trzy fragi od Bena. No dopiero teraz ginie. Co się tam dzieje na respie, kto ma bombę, bomba gdzieś upuszczona. Chyba troszeczkę się uspokoiło, Lord bardzo mało HP. No i spokój, jest tutaj spokój, TAS na szczęście może mu w jakiś sposób pomóc. TAS ładny headshot na Gali, no i teraz trzeba tamtędy wbiegać. Bombsite A jest tak naprawdę czysty, ale headshot, przepraszam, granat oczywiście poleciał źle rzucony, troszeczkę przesunęby to po prostu za wcześnie. No Lord gdyby się tam pojawił, to na pewno mielibyśmy już śmierć, ale tak, Frag Executors wciąż ma szansę na zwycięstwo, 2-2. Są nawet bardzo blisko, Drive zresztą też, Drive zauważa już jednego z graczy na Romanie, Drive Fix, to nawet bardzo ładnie, brawa, brawa, 10. runda dla Fear Factory. THS nie mógł sobie wybaczyć tej sytuacji, gdzie praktycznie miał jak na patelni wystawionych zawodników Frag Executors. Mogli to panowie z Fabryki Strachu skończyć znacznie szybciej, znacznie prędzej, no ale ważny jest fakt taki, że wygrana runda pistoletowa daje po pierwsze 10. rundę FF, a po drugie daje im teraz komfort zakupu broni. Okej, wracamy w takim razie do meczu. 1-0 po wygranej pistoletówce. Co ze fixami? Mówiłem o tym, że będą mogli kupić jakieś digle. Widzimy, że stać ich nawet na coś więcej. No i to jest ten spokój Frag Executors, który bardzo często oglądamy właśnie na tej mapie. Zanim pójdą na któryś z BS-ów, zanim coś zrobią, to na pewno około minuty musimy jeszcze poczekać, abyśmy byli pewni, gdzie tak naprawdę zaatakują. No ale Ben, myślę, że dość dobrze się zachowuje. Właśnie takich momentów tutaj trzeba. To dużo daje, bo jeżeli jeden z zawodników spojrzy właśnie na jakąś miejscówkę, skróci ją, zauważy, że nie ma terrorystów, no to oczywiście swoje siły można skupić gdzie indziej. Szkoda, że tam Ben zginął, no i teraz Frag Executor, Stas pomylił się troszeczkę, strzelił do swojego kolegi, no ale na szczęście nie zabił go. THS od środka, zabity przez Neo, ładny granat. Koniec tej rundy, więc jednak FX wyrównuje. To się nie powinno zdarzyć, czy wiesz, z iloma karabinami zaczynało Frag Executors? To był 1-2? No, miał na pewno, szczerze mówiąc, innych nie zwróciłem uwagi. No szkoda, szkoda. Fear Factory ustawiło się troszkę tak, jakby to była formalność, żeby tą rundę wygrać. Takie wrażenie odniosłem. Trudno, jeszcze dużo przed nami. FF tym razem musi się uspokoić, jeżeli chodzi o zakup broni. No, terroryści na pewno mają łatwiej, bo tą broń mają tańszą. Jeżeli nawet przegrają rundę, tak jak właśnie FX przegrało pistoletówkę, no to widzieliśmy w drugiej, potrafili jednak zagrać. No a teraz antyterroryści, co oni mogą zrobić? FX cały czas miesza, a tego nie widzieliśmy tak dużo, jak Fear Factory grało po stronie Terro. Tam było właśnie inaczej, tak jak mówiliśmy cały czas z Sawikiem, że brakowało tych kombinacji. No ostatecznie wygrali 9-6 połówkę, no ale FX widzimy, że taką kombinację robi niemalże w każdej rundzie.
Coraz bliżej BS-a, coraz bliżej podłożenia bomby, ale nie zapominajmy, że jeszcze żyje gdzieś ostatni antyterrorysta. Gdzie żyje Ben? Ben na środku i piękny jeszcze headshot na blisko. Pozostaje mu mało HP, trzeba się schować, trzeba zachować broń, ale czy pozwolą mu na to gracze FX? Oj, nie pozwolili mu, Pasza rundę nam zakończył. No i mamy wynik 2 do 1 w tej drugiej połowie, co daje nam w sumie 10 rund dla FF i 8 dla Frag Executors. Czekam też na rundę, w której zawodnicy będą mieli w swoim posiadaniu snajperkę. Na pewno chciałbym zobaczyć znowu biegającego z taką bronią Paszę, czy też Neo. No i oczywiście kogoś z Fear Factory, najprawdopodobniej Bena. Ale na to jeszcze musimy poczekać, bo tych pieniędzy FF, no niestety nadal nie ma. Zresztą widzimy, że ten początek nie jest dość emocjonujący. Zobaczymy, jak będzie pod koniec. Kuben i bomba na jego plecach. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, aby go właśnie pokazać, abyśmy widzieli, co robi ten zawodnik. Cały czas spokój, FX jednak jak powoli się przedziera po jednym fragu, aż w końcu dotął na któryś z BS-ów. No już widzimy, że będzie to Bombsite B, ja to już mogę śmiało powiedzieć. Sonamet i THS, ostatnia dwójka antyterrorystów. Na środek, po fleszu, no tam stał jeden zawodnik, nawet dwóch zawodników FX, ale Neo zakończył to dwoma headshotami. Rozlali się tam gracze CT. I FX te straty próbują odrobić. Ale teraz bardzo ważna runda, Maćku. Fear Factory, wreszcie z pieniędzmi. To wyglądało trochę tak, jakby na mapie ktoś się poukładał punkty między tymi punktami, porozciągał sznurek. I FX od punktu do punktu po jednym fragu doszli na BS i zrobili to, co było zapisane w scenariuszu. Fantastycznie to rozegrali. W końcu mamy snajperkę, właśnie w jej posiadaniu Ben. Nie wiem, jak tam strona Terro, chociaż skupi się na długiej, ponieważ teraz THS naprawdę dał chyba z ciebie wszystko. Ta z ostatnim graczem FX, no proszę, to wszystko nam się bardzo często zmienia. Jedni i drudzy zdobywają rundy. Teraz mamy kłopoty, no ale widzimy, że się wycofuje, chociaż granatem ładnie tutaj wysadza THS-a. Wciąż jest w grze. Patrzmy, gdzie są gracze CT. No widzimy, że teraz może mieć mały problem, ale niekoniecznie teraz. Jeszcze troszkę mapy musiałby przejść, żeby faktycznie się na coś natknąć. Ciekawa sytuacja, Tas, o, ależ to zepsuł! Tak jest, tu jest słuszne bo faktycznie Tas się nie popisał w tej rundzie. THS chyba powinien mieć troszkę więcej wiary w swoich kompanów, bo przed chwilką, gdy była sytuacja 2 na 1, to przekonywał na team czacie, że na pewno jego drużyna przegra, bo jest źle ustawiona, a tymczasem bardzo ładni chłopaki to rozegrali. No i zostają w grze, jeszcze jest szansa. Grają po trudniejszej stronie, ale pokazują, że również po tej stronie można zdobywać punkty. Zobaczmy Ben i Neo. Neo ze snajperką, spore problemy, tam dwóch antyterrorystów. Neo cały czas środek, ale na razie chyba nie będzie miał kogo zabijać. Antyterroryści myślę, że się skupią w tym momencie gdzieś na BS-ach. Pasza również ze snajperką, a więc już są dwie w szeregach terrorystów. No i widzimy, którędy atakują zawodnicy FX, chociaż na galerii mamy Sonameda. Jest jeszcze później drugi zawodnik, który dał o sobie znać w tym momencie granatami. Gdzie jest bomba? Lord, no zaraz nam do czegoś tutaj dojdzie, na pewno będzie co oglądać. Dok oślepiony na oślep, no i nikogo nie zabija. No ale sam jeszcze żyje, THS na BS-ie, THS, popatrzmy już do końca na niego. Gdzieś tam w smoku był Pasza, jednak wyhaczył go THS. No i brawa za tę rundę, naprawdę.
Nawet jeśli FX-y dzisiaj wygrają, to gdybyśmy mieli wybierać gracza meczu, to nie wiem, czy nie powinniśmy zwrócić uwagę na TKS-a, który ma dzisiaj rundy fenomenalne. Ja bym zwrócił uwagę na Kubena. No naprawdę, Fear Factory w tej drugiej połówce na razie remisuje, ale pamiętajmy, że wygrali pierwszą, więc mają 12 rund już wygranych. FX tych rund ma 9. Podobnie było na trainie. Możemy się bawić w gdybanie, więc tak na szybko. Gdyby teraz FF wygrało, zmusiłoby do eko FX-y i byliśmy o krok od wyniku 14-9. Pamiętajmy, że jednak FX gra po... Pogadamy w domu. Pamiętajmy, że FX jednak gra po stronie Terro, więc no ta broń jest tańsza i nawet jakieś digle mogliby kupić ewentualnie. No zależy, jakby tam to zostało zarządzone. Na razie spokój w rundzie numer 7. No ale FX w końcu musi nadrobić, bo czasu coraz mniej, trzeba się tutaj spieszyć. Lord nie wiem gdzie zabija, skanował akurat Neo, Lord zabijał gdzie indziej, więc zwróćcie na to uwagę. Fear Factory chyba będzie miało to robić na BSB, gdzie jest Dog? W ogóle cały czas mamy mleko, dlaczego my nie widzimy takich fragów? Ben, może chociaż ty? Lord, Ben, no i Ben jednak, jeszcze zdążyłem przełączyć na tego pistola. Uparliście się na Lorda, ale jednak powróciłem do Bena, no i proszę. Fear Factory naprawdę zaczyna ładnie grać. To mógł być ten moment. Teraz pytanie numer jeden. Czy zagrają Echo? A jeśli zagrają Echo, to czy Fear Factory będzie miało dość zimnej krwi, żeby to Echo wygrać? Echo przeciwnika. No widzimy, jak sytuacja wygląda. Swoją drogą, nie wiem, czy tarcza jest dozwolona. Dobra, na razie spokój, popatrzmy, kto ma bombę, skupmy się na tym graczu. Mariusz Lord Cybulski. No i FX coś kombinuje, naprawdę FX tutaj, no ma chrapkę na zwycięstwo, w sumie się nie dziwię, bo naprawdę zaczynają przegrywać i jeżeli tak dalej pójdzie, to może być bardzo ciężko na tym daście. Zaczyna coś się dziać na środku, jakieś skany, TAS również obrywa. Jak będzie dalej wyglądało to wszystko? Na razie dwa fragi dla FF, to oni są bliżej zwycięstwa kolejnej rundy, jeszcze coraz to bliżej. Gdzie jest terrorysta? Gdzie jest TAS? Jest ostatnim graczem. No dobra, to teraz Ejsik. Jest pierwszy frag, ładny jednostrzałowy headshot. Jednak Ben lepszy na środku, brawa. Fear Factory w drugiej połówce wygrywa 5-3. Ma już na swoim koncie rund 14. Maćku, to jest 14-9, na pewno albo Fear Factory zaczęło lepiej grać, albo FX nie ma formy od białego stoku. Co mogę, Maćku, powiedzieć? Masz rację. To dopiero żart. Prowadzącego. Numer 13. Aj, szkoda, że teraz Drive nie wykorzystał tego, a Neo wręcz przeciwnie. Szczęśliwa liczba, szczęśliwa siódemka, bo właśnie tyle HP mu zostaje. Bombsite, a jest już zdobyty, Fear Factory jednak pozostaje zupełnie gdzie indziej. Chyba nie będą zainteresowani, tak to wygląda, a szkoda. Proszę nie podpowiadać. O, tutaj myślę, że możemy zahaczyć naszą kamerką, tak jakby wszyscy byli AFK. Co, Maćku, o tym sądzisz? Teraz jest przy komputerze? Sądzę o tym, że jeszcze jedno info z tamtej strony i wyklucza mi z konkursu. A jaki to konkurs? Konkurs o to pudło z nagrodami. To ciekawie, popatrzmy teraz, Tas świetnie tutaj wparował. Dog się jeszcze broni, jednak Lord nie daje mu dłużej żyć. No i mamy rundę numer 10, wygraną przez FX, ale wciąż to jest prowadzenie Fear Factory. Cały czas mają 14 rund. No tak, tylko tak naprawdę ciężko się gra, gdy ma się 14 rund, bo cały czas w głowie jeszcze dwie. A tych dwóch wcale nie przybywa. Ba, jeszcze trudniej, gdy już jest 15. Muszą sobie z tym poradzić. To jest pewien rodzaj presji. Łatwo się gra, gdy
No, właściwie jest się z góry przegranym, walczy się o pojedyncze rundy. Trudniej, gdy fragi decydują o zwycięstwie na mapie, a w konsekwencji w całym finale. Patrzymy na kolejną rundę. Ben daje o sobie znać. Ciekawie, gdyby teraz obrócił się w prawo, właśnie to robi, to myślę, że ten atak mógłby zostać powstrzymany. Chociaż, że wycofuje się jeden z zawodników, kolejny także. Nie w tym momencie, bo mamy atak, mamy paszę. No i popatrzmy, jak to wszystko zostanie rozegrane na BS-ie B. Pasza cały czas odważnie i ładnie znajduje tam drive'a. Mleko, pasza zostaje jako ostatni, traci HP, 79, 37 mu zostaje. Zaraz chyba upadnie, nie trafia i Fear Factory. Brawa, 15 runda dla Fear Factory. A jednak jest. Jednak jest, Maćku. Racja, Maćku. Ostatnia. Maćku, ostatnia. 15 do 10. Zobaczymy, czy FX wytrzyma, czy będzie w stanie. A dlaczego drzwi od łazienki są zamknięte? Jeśli kiedyś FX potrzebowało dopingu naprawdę, to jest to właśnie w tym momencie. Mam nadzieję, że może liczyć zespół Frag Executors na doping. Poczekaj może, bo teraz mamy bardzo ciekawą rundę, w której to Frag Executors już opanował bombsite, a chociaż Fear Factory odbija. Mamy sytuację 5 na 3 i to może być wygrana mapa właśnie przez reprezentantów Fabryki Strachu, chociaż jeszcze się nie poddają terroryści, jeszcze walczy tam Lord. No i Lord może być specem od tej sytuacji, od tej rundy. Troszeczkę nam się sytuacja uspokaja, zobaczmy na antyterrorystów. Ginie teraz jeden i drugi zawodnik. Drive walczy, Drive versus Neo, kto będzie lepszy? Neo czy Drive? Neo 86 HP, Drive 68, jakby się zamienili cyferkami, Drive ogarni to, jednak nie może, cały czas Neo lepszy! Cały czas Frag Executors w grze na tej mapie, ale z emocji mieliśmy w tej rundzie. W piłce nożnej mówi się, że stoi przed bramkarzem i może spytać się, w który róg ma strzelić. Tutaj było tak samo, no jeśli nie wygrają, to będzie miał o czym myśleć zawodnik FF. Gracze FX, przepraszam, FF mogą się pomylić nawet jeszcze te 4 razy, wtedy mielibyśmy dogrywkę. W tej rundzie jednak FX widzimy, że sobie ładnie radzi, ponieważ jest to runda eko antyterrorystów. Na pewno ją stracą, tego mogliśmy się tutaj spodziewać. No ale teraz jakby zabawa zaczyna się od nowa. No to remis, użyty karne. Spójrzcie na tabelę. 15 do 12. Jak u antyterrorystów, czy na pewno już mogą grać z odpowiednią dla nich bronią? Nie do końca, ale trzeba próbować. Naprawdę nie ma co odpuszczać, nie ma co się bawić już teraz w eko, akurat w tej rundzie. Ale z problemami, no i czy to ogarnie? Chyba biega mu tam kolejny zawodnik, zostaje mu tylko 6 HP. Ładny frag Kubena, pocisnął go do samego końca. O to właśnie chodziło, ale widzimy, że Neo też ucierpiał. Na razie u Filipa spokój, więc może zobaczmy sobie na kogoś innego. Filip czy Artur? Cicho, zobaczmy. Nie, przenosimy się zupełnie gdzie indziej. Tutaj myślę, że to będzie dobry zawodnik, Drive. Już oddaję pierwsze strzały na galerii, Drive. No... Nie może się tutaj wstrzelić. Niedobrze, już ginie. Frag Executors idzie po kolejną rundę, ale to jeszcze nie jest stracona. Chociaż w tym momencie powiedziałbym jednak, że tak. Tutaj Ben jeszcze próbuje zachować snajperkę. Neo mu nie pozwala, ale ścisnął. I Doc myślę, że też może się poczuć zagrożony w tej rundzie. Doc jeszcze się broni, skupmy się na nim, kolejne fragi i to wcale nie jest dobre dla graczy FX, którzy przypominam, że jeżeli przegrają jedną rundę, no to już z Dustem 2 się żegnają. Cały czas 15 dla FF, 13 dla Frag Executors.
Maćku, będzie dogrywka? Ja teraz zastanawiam się nad tym, co zrobi FF, bo może sobie powiedzieć, kupujemy i próbujemy coś zagrać, a potem zobaczymy albo pokazać, że... Mają... Neo, przepraszam, zdjął Bena przez sam środek mapy. Swoją drogą nie wiemy, co mają zawodnicy FF, chociaż teraz już znamy ich broń. Widzimy, że zagrywają Echo. Piękne ze snajperki, fragi pod rząd od Neo, od Paszy po kolei. Ale to mi się właśnie podoba. Stwierdzili panowie, postawimy wszystko na jedną kartę. Będzie 15-14, będziemy mieli tak bronię. I w równym pojedynku zobaczymy, kto jest lepszy. To jest ostatnia runda. Albo na tej mapie, albo przed dogrywką. Frag Executors już atakuje. No teraz na pewno się troszeczkę bardziej spieszy niż w poprzednich rundach. FF dobrze też sprawdza miejscówki, no ale pierwszy frag jednak należy do Neo. Bardzo szybko smoki, flashy na bombsite. A ojejku, co tutaj się będzie działo? Popatrzmy. Dog, za dużo smoków, stracił miejscówkę i myślę, że jednak za chwilę zobaczymy dogrywkę. Ale Dog wciąż na galerii, a jednak tutaj jeszcze się wspiął, jeszcze wszedł po tych schodach. FF jakieś problemy. Sonamed zaskakuje, no i Sonamed może to wygrać, to będzie się działo. Dog jednak nie, jednak dogrywka. Halo, 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 powracamy do naszego meczu, także wszystkich, którzy wyszli na zewnątrz, zapraszam serdecznie, aby już powrócili na swoje miejsca. Kolejne emocje przed nami, miejmy nadzieję, że dogrywka będzie naprawdę wyrównana. Także zapraszam wszystkich, bo tak naprawdę już zaczęliśmy, jeżeli się nie mylę, już poszły restarty. Przypominam, ML3 10 tysięcy, mamy wynik 15-15 na drugiej mapie. Pierwszą wygrał zespół Frag Executors, była to mapa... The Train, wynik 16-9, no i teraz o tego Dusta 2 walczą, no, jedni i drudzy tak naprawdę, nie można mówić, że komuś bardziej zależy, bo jeżeli Fear Factor wygra, no to będzie mieli mapę trzecią do Inferno, jeżeli wygra FX, no to wygra cały mecz, cały finał wynikiem 2-0. Trochę rundy już tego czasu troszeczkę minęło, no i teraz Drive z THS-em, bardzo ładne skróty. No ale myli się troszeczkę w tym momencie jakiś reload, terroryści w osłabieniu. Zobaczymy, na co jeszcze będzie stać Neo. Ładny headshot! Pięknie zdymuje tam drive'a. Neo, jeszcze mu mało. Neo, no naprawdę w ogóle nie wiem, skąd tak zawodnicy CT strzelają tas nawet na jakimś tutaj flashbangu. Co się tam dzieje? Co się dzieje na tym środku? Same fragi. Dwóch na trzech, a szkoda, dobry początek dla FF. Czekamy dalej. Czas sobie mija. Bomba na plecach Neo, mało dość HP mają ci zawodnicy. THS teraz, jak myślicie, jak sobie tutaj poradzi? Będzie miał co robić ten zawodnik. THS, aj, szybko ginie, ładny headshot na wejściu od Neo. I Ben ostatnim graczem. Fear Factor w tej rundzie, 1 versus 2. No zobaczymy, czy będzie próbował to odbijać. Na pewno trudna dla niego sytuacja, ale widzimy, że Ben jednak, no chyba chce spróbować swoich sił. Zostawił już może kamerę na nim do samego końca tej rundy. Ben gorszy niż Pasza. Brawa, pierwsza runda dogrywki wygrana przez Frag Executors. Oczywiście pieniądze cały czas są u antyterrorystów. Jest to dogrywka, więc no, jest troszeczkę więcej pieniędzy niż tylko $800. W tej rundzie na razie bez żadnych udziwnień, że tak powiem, ze strony Fabryki Strachu. Wcześniej naprawdę ładne były skróty drive'a, no ale teraz chyba na to gracze Frag Executors się po prostu nie nabiorą. Pasza podsadzony na środku, jeżeli się nie mylę z tą snajpą.
Na razie spokój, widzimy, że strasznie się tutaj no nie tyle bawią, ale po prostu tak ostrożnie z tym wszystkim obchodzą jedni i drudzy. Ale tak jak mówiłem, terroryści w końcu będą mieli coraz mniej czasu, więc coraz szybciej będą musieli podążać na bombsite. Słuchaj, tak jak AFK zaślepiamy tutaj Kubę, świetnie, Fear Factory na długiej. No i teraz nie powinni tego zepsuć, ja wracam do mojego zawodnika, do którego przed chwilą oglądaliśmy, jednak on ginie. To jest jeszcze do ugrania, FX jeszcze może tutaj coś zrobić, chociaż pozostaje sam Neo, 22 HP. Brawo! 1 do 1. 16-16. Niech to Fear Factory walczy o tę mapę, naprawdę chcę tutaj zobaczyć The Inferno. Ostatnia runda pierwszej połowy dogrywki przed nami. Na razie otwiera rundę Pasza, zabijając drive'a ze snajperki. I znowu spokój. Trochę jest swoją drogą ciekawie tutaj. Zajął pozycję, ale chyba tutaj terrorystów nie będzie, więc skupiamy się na doku zupełnie gdzie indziej. Nie ma co oglądać THS-a, ginie kolejny gracz FF. No i co na to dok? Terroryści, oj, chyba jednak będzie 2-1. THS dok teraz odpowiadają 2-2. Pasza jeszcze dorzucił fraga od siebie. THS ostatnim graczem, headshot numer 1. No i THS ostatni i ostatnia runda. Zobaczymy, dla kogo będzie to 2-1. No oczywiście większe szanse ma frag Executors. Pasza w dobrym miejscu, w dobrym czasie. No i po pierwszej połówce właśnie 2-1 dla frag Executors. Co daje nam w sumie wynik 17-16. Czy zawodnicy są gotowi? Tak jest, 3 restarty. I zobaczymy, czy to ostatnie już rundy na tej mapie. Czy jeszcze dojdzie do kolejnej dogrywki? FF tym razem strona Terro, FX strona CT. Naprawdę nie wiem, co się tutaj wydarzy. Ja wiem, powiem ci. Ktoś wygra? 100% gwarancji, ktoś wygra. Okej, okay, zobaczmy. To w ciągu 10 minut. Ben bardzo szybko tutaj na tej galerii, już kogoś zauważa. Ben jednak ginie zabity przez Neo. Frag Executors, no dość ofensywnie się tutaj zachowują zawodnicy tego zespołu. Jak na razie, jak najbardziej jest to dla nich dobre. No ale FF jeszcze nie przegrało, dopiero straciło jednego gracza. Widzicie, co potrafi THS, no ale nie wykorzystał tego tak, jak powinien, chociaż teraz. Oj, THS, szkoda, naprawdę szkoda, bo mogłoby być tutaj dużo, dużo lepiej. Atak Fear Factory jeszcze bardziej osłabione. Wyście jednak nie rezygnują, nie rezygnuje także Neo. Gdzie on jest? Za smoka z Lordem. No i to był pogrom po prostu graczy FX. Mamy match round. W bardzo trudnej sytuacji są teraz, szczególnie, że mają chyba świadomość, że ten upragniony punkt mieli na wyciągnięcie ręki. Teraz nie tylko trzeba zdobyć jeden punkt, ale jeszcze do tego trzeba dołożyć dwie rundy. To jest Neo bardzo ginie. Trudne zadanie, szczególnie, że fiksi dobrze dysponowani w tym momencie. Na razie stracili już Neo, czyli tego no najlepszego, powiedzmy, zawodnika. Jednak Doc też traci swoje życie, 4-4. Fear Factory musi teraz wygrać te dwie rundy, jeżeli chcą jeszcze dalej grać w tej dogrywce. Ładnie Pasza przykucnął, THS coś nie może się wstrzelić. Nie wiem, co się stało z THS-em w tej dogrywce. Kolejne fragi dla Frag Executors. 4 versus 2. Ben i Sonamet. Bena wiemy, znamy pozycję, Sonamet to też niedaleko. Co dalej? No naprawdę to może być ostatnia runda w tym meczu i ostatni Sonamet. Powoli czuję tutaj good game, no ale dajmy mu jeszcze szansę. Niech jeszcze się wykaże. Sonamet
Sporo antyterrorystów do zabicia, już widzowie nie dają mu tutaj szans. Zauważę jednego z graczy CTA i czy to będzie koniec? Coraz gorzej gra Sonamet! Jednak Frag Executors wygrywa Dusta 2, wygrywa...